Pieska. Słucham? No takiej pani jak ty, to chyba musi ktoś strzec. A ty nie zgubiłeś gdzieś kolegów? Nie rozumiem. No takie łosie jak ty, to chyba stadami chodzą, nie? No, nadal nie rozumiem. Jakoś mnie to nie dziwi. Maleńka. Malutki. Czujesz jak iskrz między nami? Uważaj, żeby ci ta iskra korków nie wybiła. Wybiła. Wybiła godzina naszej miłości. Od teraz czas będą odmierzać nasze oddechy. Oddechy to ty masz twarz odbitą. Bitą. Śmietaną jestem ja. Ty jesteś wisienką na torcie. No ty jesteś wrzodem na dupie. Kto ci pisze te teksty na podryw? Piasek? Ewidentnie lesbijka. Poznają państwo ten dźwięk doskonale. Witam serdecznie w kolejnym teleturnieju 1 z 10. Na początek krótka informacja. Otóż to już nie będzie więcej teleturniej 1 z 10, ponieważ nas na to nie stać. Telewizja nie ma pieniędzy. Po pierwsze dlatego, że nie płacą państwo abonamentu. A po drugie, telewizja kupiła nowe okulary dla Macieja Kurzajewskiego, no i niestety nie starczyło. Krótko mówiąc, to nie będzie. Przekażę Maciejowi. Krótko mówiąc, to już nie będzie 1 z 10, to będzie 1 z 2. Także zapraszam naszych zawodników, gorące brawa i oklaski. Pan państwa, co pan? Dziękuję. Proszę. Właśnie. To był pan Krzysztof. Pan Krzysztof, zawodnik numer 1, który przyjechał do nas z... Rzeszów. Dobrze, panie Krzysztofie, spokojnie, ale jeszcze nie gramy. Ale dobra odpowiedź. No tak. Na siebie, proszę. Chyba czarny worek na łeb. Na siebie. Zapowiada się niezwykły finał. Przejdźmy może zatem do drugiej zawodniczki, pani Jolanta Bratek z domu Kwiatek. Mam napisane, że nie pracujesz, żyjesz z renty rodziców. Bardzo dobrze. To czym się w takim razie zajmujesz? Ja zbieram już ostemplowane koperty, które można jeszcze raz wysłać. Który kamerzysta mnie bierze? Zaczynajmy pierwszą rundę. Ale się dzieje, no to dopiero początek. Pierwsze pytanie do wszystkich, zgłaszamy się poprzez naciśnięcie dzyndzoła. Uwaga, dania i napoje. Carlsberg. Panie Krzysztofie, niestety nie. Czyli strata szansy? Tak. Rozumiem. Odpowiedź na moje niezadane pytanie brzmi nalewka. Ale byłem blisko. No tak. Ale strata. Rozumiem. Dobrze, przejdźmy dalej. Muzyka. Jak nazywa się lider grupy Czarno-Czarni? Nelson Mandela. Skąd pan się wziął? Rzeszów. Gramy już? Tak, gramy. Przejdźmy dalej może. Uwaga, polityka. Czemu obecnie przewodzi Polska? Bo nam kazali. Tak, no. Odpowiadam na pytanie? Nie. Co nie? Znaczy, podpowiem, że chodzi o organizację. A, to ja wiem. To chodzi o światowy kartel hodowli ziemniaka i żyta. A skąd takie przypuszczenia? Intuicja mi podpowiedziała. A nie powiedziała nic o kamieniu na szyi do rzeki? Dobrze. Przejdźmy dalej. Biologia. Tasiemce? Klan. I obleńce. M jak miłość. Dokończę pytanie. Tasiemce i obleńce. Podaj nazwę pasożyta ze słowem ludzka. Gnida.
Jest pan pewien? Pewien? Mój lekarz nigdy się nie myli. No, oprócz tego, co cię odbierał. Ale kto wtedy wiedział... Kto wtedy wiedział, że dzieci się szczypcami za główkę nie wyciąga? Nie mam pytań? Nie mam pytań. No. Dalej, uwaga. Może Justynka będzie wiedziała odpowiedź na to pytanie. Nie musisz dusić dzyndla, kiedy myślę o tobie. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie. Proszę bardzo. Poproszę o powtórzenie pytania. Podaj nazwę pasożyta ze słowem ludzka. To może pan po prawej. Na siebie. Bardzo dobrze, bo chodziło nam o glistę, glistę ludzką, proszę państwa. Tak, bardzo dobrze. I tym samym pani Justynko wygrała pani. Tak, panie Krzysztofie, ja też jestem zdziwiony, że to nie pan. Oczywiście nagroda pocieszenia dla pana, różaniec. A dla pani Justyny wycieczka, uwaga, wycieczka do Turynu. A nie, przepraszam, do Rynu. Dziękuję bardzo, to wszystko, dobranoc. Pana, są pewne zasady, których należy przestrzegać, bo inaczej wszystko stanie na głowie, tak? O tak, no dobrze, dobrze, dobrze pan mówi, dobry trop w ogóle, tak jak na PKP, proszę pana. Nie wiem, mamy z 5 godzin opóźnienia, pociągi 15 na godzinę, jest zimno, śmierdzi, moczy, nie wiadomo co tu lata, w ogóle jest w ogóle... Pan jesteś raptus, pan wisiał, szybko pan wisiał od raz! Chylamo, wyobraź sobie... O, przepraszam, akurat mam przerwę. Wyobraź sobie taką sytuację, jedziesz pan autostradą, tak? I przed panem się tir wywraca. I co? Dojedziesz na miejsce? No nie dojadę, no... No nie dojedziesz, no co? Przefruniesz? No nie przefruniesz, no. A propos przefruniesz. Kraków, Balice, mgła. Wystartujesz pan? No nie, no panie... No co, wystartujesz, no wylądujesz, no jeden już próbował, no wylądujesz? No nie wylądujesz, no. A jak przejdziesz pan pociąg PKP, raz, a dobrze. Dojedziesz na miejsce? No to jadę, ale to... Dojedziesz na miejsce? Ale jest zimno, śmierdzi, mocno, nie wiadomo, co tu się dzieje. Dojedziesz czy nie? No, to dojadę, no. Magia. Bilecik proszę, bilecik proszę. Ja pomogę. Proszę pana, bo ja mam tutaj bilet na pierwszą klasę, ale zdaje się, że w tym pociągu w ogóle nie ma takiego wagonu. Czy mógłby mi pan wyjaśnić, jak to jest możliwe? Magia! Proszę panią! Jechała pani kiedyś, dajmy na to, takim niemieckim pociągiem w pierwszej klasie? Wie pan, że tak. No to my takim klientom w życiu nie dogodzimy. No ale przecież sam pan mówił, że są jakieś zasady. Proszę panią, widocznie Niemcy mają zasady, my mamy sam kwas. Weźmie to. Proszę, najłaskawszy. Dziękuję. Co to jest? Bilet, nieważny. 76 km więcej niż wynosi planowana trasa. I co ja potem z panem będę tutaj robił? Co, tory wydłużał? Na drutach dziergał? Kółko i krzyżyk grał? Weźmie to. No ale panie, to nie ja sobie ten bilet drukowałem. Tylko baba w kasie mi wydrukowała i to nie jest moja wina. Jak to nie twoja wina? A poinformował pan? Panią kasierkę! O numerze składu, numerze pociągu, numerze wagonu, numerze miejsca, sytuacji politycznej, a sponsorowanie globalnej kursie na złota dolara i przejść właśnie naszego zarodowcy? No przecież to są proste rzeczy! No nie, no bo ja myślałem, że to... Myślałem, proszę pana, jak to się mówi u nas na kolei. Myślał indyk, że dojedzie do niedzieli, a w sobotę skład ucieli. Nie, proszę pana, to jest jakaś dziwna sytuacja. O Jezus, proszę pana. Nie dziwna, tylko my naszym klientom dajemy pełną swobodę planowania podróży. Tak zwany szwedzki skład. Chyba stół. Skład, proszę pana, jak meble z Ikei, tak? Myśmy to wyprodukowali, pan spierdolił przy składaniu, to czyja to jest wina? Przepraszam pana bardzo, czy ja mogę liczyć na jakieś odszkodowanie za brak pierwszej klasy? Lady Diana, z panią Zara, najpierw dla pana Kara, 100 zł za... 100 zł za spanie, 100 zł za nieważny bilet, 100 plus 100 to jest... Ja to policzę, to jest prosty rachunek, to będzie no. 100 plus 100 będzie no.
Stop. Ruszyła maszyna. Ile masz w ogóle? No dyszkę. Dyszka, bardzo ładnie, na kolej. Okay. A dla pani, oczywiście w ramach rekompensaty, długopis. No i dziękuję. Dziękuję panu bardzo za ten cenny podarek. Nie trzeba, i tak jest wypisane. Dziękuję, dobry. Proszę pana, stop. Ja chcę pieniądze. Proszę panią, a ja chcę wolność dla Tybetu. Kolej nie ma pieniędzy. Do widzenia. Nie do widzenia, proszę pana. Nie do widzenia, tak się nie rozstaniemy. Ja się na pana poskarżę. Panie, wiesz pan, co możesz mi pan zrobić? Co? Kliknąć nie lubię na Facebooku. Szanownemu konferencjerowi, że wszedł z nami w tę polemikę, bo to było, sprawiło nam dużo radości. Nie wiem, czy wam. Ja wciągnę do brzuch, nie? Jak panowie tak. A co, ktoś zdjęcia robi? No i kto? Nie. O! Rusa! Gary Cooper! Tak w dobrych czasach wyglądał ta Pomorza z tyłu. Pokaż panu. O, ta Pomorza. Poznałeś kiedyś ta Pomorza? Sterówka ci się urwała, Maryla. To by się urwało. Witamy was bardzo serdecznie jeszcze raz. Dzisiaj zaprezentujemy wam program, który nosi tytuł Album Rodzinny. To tak. Za ciasne majtki założyłam, nie? Ale założyłaś, dużo. Siedziałam od wczoraj. Dobrymi chętami jest cały sejm wyłożony. A tam tak od wczoraj tam. Rosiasek się przebrał za laskę i już się rozmazał. Tak to jest, jak się markerem robi makijaż. Markerem czy takerem? Siedział Wojtek, coś mówi. Przepraszam, że się wtrącam. No, w końcu to fajna przeszła. Cały czas robią zdjęcia. Tak, żeby to już nie było, nie? Ale proszę tak nie czaić z boku, bo my nie wiemy kiedy. Ale co ty robisz? Chowam szok poporodowy. Przestań, bo ci korset strzeli, dopiero będzie wstyd. Może już skończymy, lepiej nie będzie. Zezemy o żaglowanie z Daru Pomorza za chwilę i... Dobrze. Album rodzinny. No, to tak właśnie... Odwodniłam się. Tak. Kiedy zaczynaliśmy pisać ten program, który za chwilę zobaczycie, nie mieliśmy... Kompletnie nie mieliśmy pojęcia, w którą stronę to wszystko pójdzie. Zupełnie, tak jak się tak to... Ale tak... Może, ale to też nie było pewności. No i na przykład ja zacząłem pisać sketch o kominiarzu. Dawaj ci psa. Patrz, nawet nie zareagował, taka jest młodzież dzisiaj. Kiedyś człowiek miał dwie struny w gitarze, usiadł na ulicy, od razu ludzie pieniądze rzucali, a teraz? Zobacz. Młodzież. Dam ci fajkę. Obejrzał się. Dawaj. Kierówkę. No. Tak. W prawą stronę, w prawą stronę. Ja zacząłem pisać sketch o kominiarzu, a wyszedł mi o rodzinie. Tak. Ja zacząłem o rodzinie, a wyszło mi o złodzieja. Ale ja znam twoją rodzinę, więc... Wszystko się zgadza. Niedaleko pana Borego Diabłoni, tak. A ja po prostu zaszłam w ciążę. I Maryli najszybciej poszło. Ponoć. Tak. No i zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego to wszystko tak krąży, oscyluje wokół rodziny. I... Tak, to... Tak, coś? Oscyluje, powiedział. Powiedział, oscyluje. No, to bym tak, wiesz, ostypek oscyluje. Przepraszam, no, bo... państwa, ale no, oscyluje jednak. No i doszliśmy do wniosku, że po prostu rodzina stała się w naszym życiu bardzo istotna. Bardzo ważna rodzina w naszym życiu jest. Bo... I drugie bo. Jedno bo, drugie bo, małżeństwo, trzecie bo, czwarte bo. DJ bo. A to mąż akurat. No i rodzina stała się bardzo istotna, ale my byliśmy bardzo dociekliwi i zadaliśmy sobie kolejne pytanie, dlaczego? Tak, bo to takie było pytanie właściwie, no... Warum? Takie tak, właśnie, mniej więcej.
I doszliśmy do wniosku, że po prostu rodzina jest ważna, bo rodzina uczy, wychowuje, przekazuje wartości. Tak, im bogatsza rodzina, tym więcej wartości przekazuje. Rodzina daje miłość. Moja sąsiadka daje miłość. A to jest twoja rodzina? Nie, ale czasami jest mi bardzo bliska. Rodzina daje poczucie bezpieczeństwa. Szczególnie rodzina policjanta. Siusiu, paczorek, pała i spać. Saszo, ty masz rodzinę? Tak. I co ona ci daje? Duże poczucie samodzielności. Przed wami album rodzinny. Zapraszam. Do widzenia. Mówiliśmy, że rodzina uczy, daje poczucie bezpieczeństwa, wychowuje. Rodzina uczy też emocji. I na przykład u mnie w domu byłem emocji uczony poprzez liczby. I kiedy wracałem ze szkoły i w dzienniczku miałem liczbę 2, widzę, że czaicie, o co chodzi, to były naprawdę spore emocje. Na szczęście w dużym pokoju mieliśmy okrągły stół, no to zdążyłem tak ze 2 rundy wykonać, zanim mnie te emocje dopadły. Inaczej było, kiedy w dzienniczku było 5. Chociaż o tym akurat koledzy mi opowiadali, to nie będę się jakoś tutaj szczególnie wymążał. Natomiast mam do was pytanie. Jak myślicie, czy liczba 750 może budzić emocje? To ja od razu odpowiadam. Może. Szczególnie wtedy, kiedy jest brutto. Dobrze. I trzeba być zmotywowany. Dobrze. Seans motywacyjny. Jesteś silny. Dasz sobie radę. Potrafisz rozmawiać z ludźmi o ich problemach. Przecież jesteś seksuologiem. To nic, że kiedyś byłeś katechetą. Teraz jesteś lekarzem. Masz misję. Jesteś silny. Pamiętasz, jak rzuciłeś petardę pod ministerstwem? Pamiętasz? Wszyscy się... Kto tam? To my! Możemy wejść? Nie! Tak, oczywiście, oczywiście, proszę wejść. Przepraszam bardzo, ja pierwszy dzień w pracy. Mnie się jeszcze myli, tak, nie wiem. Tak, proszę bardzo, tak. Przepraszam, że tak bez chleba i bez soli. Ale przecież możemy się przywitać na szczo. Po co nam te kulinarne gadżety? Ja już jadłam, także nawet lepiej, wie pan. Tak, doktor Potocki. Potrafię rozmawiać z ludźmi o problemach. Rzuciłem kiedyś petardę. O! Doktor Potocki potrafi rozmawiać petarda pod ministerstwem. To mój wyczyn. Tak. Pan z tych Potockich? Z których? No, z książąt. Nie, z sieradza. To może powiemy, po co przyszliśmy. No właśnie, po co? Mamy problemy z seksem. Z mężem. No i chcę o tym porozmawiać. Z panem. Obawiałem się, że do tego dojdzie. To co? Są problemy z buszowankiem, tak? Z buszowankiem? No, buszowanko. Ugniatanie ciasta, gładzenie zaprawy, zdobywanie Malborka, lądowanie w Normandii. Nie, to... Wypędzanie leśniczego z grubego lasu. Może pan jeszcze coś tam... Tak. Obrona Częstochowy przed natrętnym Szwedem. Myślę, że po prostu to nie do końca tak. Ja może powiem bardziej wprost. Mhm. Otóż mój mąż jest... oziębły. Sweterek? Nie, dziękuję. Po prostu żona moja mnie już nie pociąga. No. A, rozumiem. Stary niedźwiedź wyliniał, jest ochota na świeży miód. Może pan mówić bardziej wprost?
bardziej wprost, tak, bardziej wprost. Proszę, proszę bardzo. Dopóty świnia ryje w ziemi, dopóki jej się ryj nie zatka. Słucham? Dopóty cięcią stuka w sosnę, dopóki dziób ma ostry. Panie doktorze, ja nie do końca. Mam wrażenie, że my się nie do końca rozumiemy, panie doktorze, no. Ja nie wiem, co pan sugeruje, ale ja chcę podkreślić, że ja potrafię rozmawiać z ludźmi o problemach i ja przypominam, że kiedyś rzuciłem petardę. Panie petarda, jeśli my się mamy dogadać, to powinniśmy mówić tym samym językiem. Posłuchaj mnie. Zanim ty zrobisz coś głupiego, chcę ci powiedzieć, że to jest jedyny seksuolog u nas w Licheniu. Dobrze. W takim razie proszę powiedzieć, co mam zrobić, żeby mój ciup był znowu ostry. Dobrze. Dziękuję ci. To może tak o. No. Jako ten archetypowy myśliwy wyrusza pan na grubego zwierza. Nie no, wie pan, to już jest przesada. Wyliniały, gruby. Coś jeszcze? No ale takie są fakty. No pan mógł nie golić. A goliłaś? To... Może inaczej. Poproszę inaczej, bo mi się niedźwiedź sierdzi. My wrócimy do Gawry, nie będzie miotku. Misiu. Jest pan traperem? O. I zakrada się pan do piszpunty. Staram się. A naprawdę się staram. Ja się staram, żona stara. Ale co to jest ta piszpunta? Mongolia. Jest taki kraj. Jest? No jest. No. I tam w Mongolii jest taki step. I na tym stepie żyją i stepują Mongołowie i Mongołki. I mają tam taką jurtę. I w tej jurcie trzymają kumys i tatara. I cebulkę. Do tatara. I za tą jurtą mają takie wgłębienie w ziemi. Na jajka. Do tatara. Być może nie znam człowieka. Za tym wgłębieniem znowu jest step. I na tym stepie żyją piszpunty. I pan się zakrada do takiej piszpunty. I to wszystko? A co, mało? Myślicie, że Lew Starowicz wam więcej powie o Mongolii? To pan nam w ogóle nie pomógł. Ta rozmowa robi się dla mnie krępująca. Co? Ja czuję, że ja się obrażam i że wychodzę. A co z nami? Będę się za was modlił. Halo, proszę pana. Co pan mówi? Ja nic nie rozumiem. Proszę pana, tu się nie śpi. Ja nie śpię. A co pan robi? Zastanawiam. Nad czym? Szyszy czy kubka? O, i się problem sam rozwiązał.
O! Okradli mnie! Paszport! Zatrzymali do kontroli, wzięli prawo jazdy i okradli paszport! Czai się iskierka nadziei! Ta-dam! Zbiorniczek wyrównawszy. Ale ciepło. Ja nie powinna tego jeść. A żrej babo, co? Nie powinnam tego jeść, ale... A zjesz! To jest takie pyszne. Babcia, matka, kuzyn, sąsiad i sąsiadka. Nie palaczą, to nie w smak. Straszą, że nas zeźle rak. Warczą, że im śmierdzi dym. Czas coś w końcu zrobić z tym. Dziś na świadków biorę was. Rzucam palenie, od jutra pas. Ja od 15 lat popijam. Każdego dnia się z sobą mijam. A kiedy mam już tak mocno w czubie, wtedy kurde wszystko lubię. I tak o. Gadam od rzeszy, rano mam kasa. Jak tak policja, to się w ogóle nie opłacę. Dlatego już nigdy nie dam w gaz. No, dzisiaj to będzie ostatni raz. A czas spędzony w ubikacjach. Wakacjach. Wczoraj wieczorem zmierzyłam pas. 100 centymetrów, proszę ja was. Od jutra tylko ścisła dieta. Nie zjem w panience już kotleta. Fitness, siłownia, rower, jogging. Co dzień przebiegnę kawał drogi. Znów będę szczupła, wdężna. Może nawet i zamężna. Jeść będę kiełki, wyciskać sztangi. Znów będę chodzić na balangi. Jak zaczniesz balować, to zaczniesz pić. Jak rzucisz palenie, to zaczniesz tyć. A ja co ze mną, ty zacznę palić? No tak, zaczniesz palić, na to wychodzi. Ale ja palę i mnie z tym dobrze. Jak pamiętacie, to z piciem mam problem. Ja w sumie oprócz tego, że tyję, to też popalam i trochę piję. I ja przyznaję się bez bicia, że mam skłonności do picia i tycia. Jutro znajdziemy rozwiązanie. Chodźmy coś zjeść. Zapalić i w banie. Dziękuję bardzo. Bardzo ci dziękuję. Proszę bardzo, super, naprawdę. Dziękuję. Lopez, przeproś. Za co? Za nawijanie się. Ty no stary, oszalałeś, przecież mówię zupełnie szczerze, Aśka bardzo ładnie wyglądam. Przecież Łukasz szczerze powiedział, że ja ładnie wyglądam, prawda Łukasz? Przepraszam. Może ja cię jeść. Cześć. Cześć Darek, cześć! Bajer! Zostaw go, człowieku, faceci! Faceci ci nie całują, rękę mu podaj! No, a, sorry stary, sorry! Których mi Piotrek przekazał z pocałunkiem ilość dość znaczną. Ja je dostałam od Duszka, a Piotruś, prawda, tak radni, a Gatce swe tam kiedyś musiał przekazać te pomocy takie. Stefania Stamperiny, a ona to ma ty z mnie. I tu, Łęcz!
trąbać. La 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 la. Silniejszy, prawda? Ale nie tylko tak się mówi, taki jest po prostu układ. Czyli w razie co, to ty mnie ochronisz przed napastnikami? Oczywiście. Ale na wszelki wypadek unikajmy w razie co. Ale co ty, nie chciałbyś mnie, wiesz, jakoś obronić przed... Nie chciałbyś być dla mnie tym, na przykład Bruce'em Willisem? Co? Wiesz, ja to taki bardziej Woody Allen. Ja wiem, ja wiem. No ale nie chciałbyś być dla mnie Rambem? Rambem? To ja mogę być w domu, ale w ciemnej ulicy to ja jestem tylko Darek. Słuchaj, zostawiłem swoją Mazdę, patrzy pod blokiem, przychodzę, listwy pozrywane, bo nie wiadomo, co z tym zrobić. I drugi raz mnie obrobili, bo wcześniej rady wyjęli i nie widzę. Kochanie, zobacz jakie mordy! Zobacz jakie mordy, widzisz je? Ciszej, bo nas usłyszą. Ale bardzo dobrze nie słyszą! Takie mają tępe ryje, że na pewno się nie zorientują. Czy ja o nich mówię? Co się lampisz, pajac? Co ty robisz? Ty mała, ty do nas to mówisz? Do was, kloce! Wiesz co, kochanie, lepiej sobie stąd chodźmy. A co, ty się ich boisz? Kochanie, ty ich przerastasz wykształceniem, kulturą, obyciem. No przecież to są szmaciarze, zobacz. Co jest, kuźwa? Nie, zobacz, jakie to jest bydło. Ty słyszałeś, jak on się... Plują, co to za badziewie. Zobacz na nich. Ale zobacz na gębę, popatrz na gębę. Gdzie ty patrzysz? Spokojnie, patrz na te mordy. Zobacz, no proszę. Ja pierdzielę ten. Zobacz ten, zobacz. Ja nie będę na niego... Nie! Nie patrz na mnie, słuchaj. Ja byłam wczoraj w zoo, ale ja chyba nie wróciłam. Zamknij się! Ja mam się zamknąć? Ja mam się, to niech oni się zamkną! Zamknijcie mordy, bo jak się Darek wkurzy, to macie w pierdziel! Nie no, zabiją mnie! To ty jesteś ten Darek? Nie! Darek, nie można kłamać! Musisz się przyznać, to jest Darek! Darek, trzeba mówić prawdę, że znasz karate, tak? Darek zna karate, się świetnie bije, naprawdę! Który pierwszy doma masz? Trzeba mówić prawdę, nie znam karate! Ty frajerze, ty! Dętkę czesany, ty! Twoja dupa nas wkurza! Ja was bardzo przepraszam za moją dupę! Darek! Spaliaka mu! Dzięki za odpowiedź! O! Nie no nie, panowie, teraz to przegięliście naprawdę! Darek, wstawaj! Bierz się za Małpiszona, potem bierz się za Pędzia! Już! Darek! Ona na mnie powiedziała Pędzio? Nie wiem, ale wiem, na kogo powiedziała Małpiszon! Darek! Ale to jakaś wariatka! Kobieta! Kobieta! Darek! A on mnie uderzył! Co ty powiesz? No, może on mnie uderzył! Wiesz, nie widziałem, byłem zajęty! Ty no, oczywiście ty sobie leżysz, a mnie biją! Super! Słuchajcie, bardzo ważny moment w życiu każdej kobiety i mężczyzny oczywiście, to oświadczyny. I w czasie oświadczyn możemy popełnić całą masę błędów. Dziewczyny, pamiętajmy o jednym. Jak przyjmiemy oświadczyny tego jednego człowieka, pamiętajmy, że tak będą wyglądały nasze dzieci. Nie ignorujmy tego faktu. Bardzo proszę, pierwszy frajer, bardzo proszę. Zobaczymy, jak to może wyglądać. Proszę bardzo. Słoneczko moje, kwiatuszku kochany, który co rano wstaje i pręży do mnie swoje kolorowe listki. Moje słoneczko, mrugnij do mnie oczkiem, powiedz, że się zgadzasz. Dziewczyny, co sądzicie? Brać? Nie. A tam na tyłach co sądzą dziewczyny? Nie. Też jestem, że nie. Słuchaj, myśmy zdecydowały, że nie. Tak, następny frajer, proszę. Zobacz.
Bardzo. Panią proszę o rękę. Od czegoś trzeba zacząć. Oferuję swoje opalone, wysportowane ciało, które może pani robić wszystko, co jej się podoba żywnie. Mam pytanie. Gdzie żeś schował to ciało? Hej! Bo ja nie widzę tu w pobliżu takiego ciała. No ale to tylko wystaje mi głowa, ale reszta jest w środku. Dziewczyny, co sądzicie? Ać! Nie, ja jestem na nie. Myśmy zdecydowały, że nie. Wątpię. Następny, proszę. Arab w Addis Abebie pierci dziurę w chlebie. Na czole murzynka wyrosła krosta, moją żoną zostań. Biorę tego. Wytrzyj buty, nie siorb zupy, nie ciąg nosem, jedz ze sosem, nie mogę żyć. Nie mogę pić. Nie mogę być takim, jakim chciałbym być. Nie mogę żyć. Nie mogę pić. Nie mogę być takim, jakim chciałbym być. Umyj ręce, jedz widzęce, podnieś deskę, opuść deskę. Nie mogę żyć. Nie mogę pić. Nie mogę być takim, jakim chciałbym być. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Po to, żeby odwalić solówkę. Taniec z nami jest nie... My jesteśmy nieważne. I cały czas kręci. Do bólu kręci i wyrywa nam stawy. Zobacz. Po co on się tak szerpie? My zawsze spokojnie, ale on się rwie do solówki. O, już jest. Porzucił mnie. Dziękujemy bardzo, dziękujemy.
To jest typ kliniczny, nienaprawialny. Także po pierwszych minutach tańca już widzimy, że nie będzie poczucia rytmu. Jeżeli się nic nie zmieniło, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, trzeci, bardzo proszę o muzykę. Ta da 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 ta da. W tańcu. Nawet nie spojrzy na kobietę i właściwie nie wiadomo, po co on tańczy i po co poprosi do tańca. Bardzo proszę, kolejny typek. Straszny ananas. Patrzcie na niego. Myśli, że nie widzę. Apel, zawsze widzimy. Tylko się zgadzamy. A może nie macie tego w domu? Proszę, tego nie ma w domu? Są. Dziękuję bardzo. Szczery. Dziękujemy bardzo. Czy to jest zgodne z zasadami savoir-vivre'u? Czy można w trakcie tańca patrzeć kobiecie w dekolt? Można, ale w drugim tańcu! O nie, bardzo proszę, kolejny tancerz. Horror korniszonów. Nie, on mnie chciał poniżyć, ja wiem. On nie chciał, on chciał mi udowodnić, że jestem wzrost siedzącego psa. Nie mam z nim kontaktu w ogóle. Ani zagadać, czy coś. Proszę, a skąd pan przyjechał? Proszę, ma chociaż krawat w konie, to jest na to popatrzeć. No tańczy, ale nie, nic z tego nie będzie. On nie wie, że tańczy. Ja wiem, on nie. Gdzieś tam jest on. Jest pan tam. Się boję, żeby lawina nie zeszła. Ale na ręka mi ta lewa tak boli. Przecież ja mam ją wyżej niż swój własny łeb. Złapię, tutaj nawet nie znam. Zauważam. Dziewczyny, w tym momencie przystępujemy do akcji. Wcześniej się umawiamy z koleżanką albo kolegą, że w takim trudnym momencie ratuje nas z opresji. Jedno spojrzenie. Ja się z Łukaszem umówiłam, on ma dla mnie jakiś tekst, który mnie wyciągnie z tej sytuacji. Maśka, można cię prosić na chwilę? Przepraszam? Słuchaj, jest bardzo ważna sprawa, koniecznie musimy porozmawiać, wiesz, bo poszedł już. Osobę. Bardzo proszę, kolejny tancerz. To jest straszne. To jest tak. Chodźcie uważnie. Jeszcze raz. I w zwolnionym tempie. Zobaczcie, po twarzy nic nie widać, to jest normalny facet, prawda? Wydawałoby się, że przez chwilę te łapki złapały sobie za cycuszka, a tutaj nic nie widać. Ale niech was to nie zwiedzie, w tej głowie dzieją się nieprawdopodobne rzeczy. Tam jest gejzer szczęścia,
Tam stado Chińczyków siecze kapustę. Tak zapytam, jest szczęście? Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Czy zgodnie z zasadami savoir-vivre, czy można złapać kobietę w trakcie tańca za cycuszka? Można, ale w trzecim tańcu. I trzymajmy się tej zasady, panowie. Można, ale w trzecim tańcu. Bardzo proszę, kolejny tancerz. Bardzo trudny przypadek, ale wielu z nas to dotyczy. No, tacy jesteśmy. Takie mamy ciało. Tacy jesteśmy my właśnie. To jest normalne, tak? Proszę przyklepać, oczywiście. Trzeba wyprawić człowieka do tańca. To jest dramat. Można prosić? Paszka, można cię prosić na chwilę? Tak. No i właśnie po to jest taki Łukasz. Aśka, można cię prosić? Aśka, można... Gdzie? Jedno spojrzenie? Aśka, znaczy... Aśka. I teraz badamy jego kąt oka. A. Słuchajcie, i ostatni typ, najtrudniejszy, kumulacja wszystkich, facet pod wpływem alkoholu. Taniec z nim to nie będzie taniec, już wiadomo, że nie będziemy tańczyć. Będziemy tylko walczyć, będziemy tylko bronić się przed tańcem. I teraz od razu, dziewczyny, propozycja. Stajemy na szerokich nogach, biodra do przodu wystawiamy, prawda? Nogi trochę schylamy, zginamy, nie schylamy, zginamy w kolanach, mamy kolana, że zginamy kolana, żeby ochronić troszeczkę kręgosłup lędźwiowy. Wystawiamy ręce i bardzo proszę się kierować na czerwoną kulę. Go! Pędzi w naszym kierunku, my go odpychamy. W ten sposób nadajemy mu ruch i on dzięki temu tańczy. Zauważcie, jaki jest szczęśliwy. Ten człowiek jest przeszczęśliwy. Zapewniamy mu radość, a sobie zapewniamy godność. Zauważcie, czym się charakteryzuje taki typ? Oczywiście ma biodra wysunięte do przodu. Są to chciwe biodra. I zauważcie, że szczękę ma wysuniętą do przodu. Dlaczego? Ha! Być może szczęka jest sprzęgnięta z biodrami. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jest, skoro się tak mordujemy. Chodzi o zabawę! Taniec to przygrywka! Słuchajcie, no. Widzę, że przez ten czas cośmy się nie widzieli. Trochę wam brzuchy porosły. Ja pracuję w gazecie, w biurze ogłoszeń. Się nie ruszam, to się tyję, no. I tak schudłem, bo się zatrułem na stołówce barszczem ukraińskim. Czym? Barszczem ukraińskim. A ty, Piotrek, co robisz? Uczę w szkole. To samo, co zawsze. Uczę w szkole. Dzieciaków? Co? Dzieciaków? Chciałbym, żeby to były dzieciaki. To jest bydło! A nie dzieciaki. Bydło! A twoja córka jest w domu? Kto? Jak ona się nazywa? Córka twoja, Madzia? Jadzia! Jest w domu? Nie no, Jadzia jest! Dobrze, bo jej kupiliśmy takie cukierki. Bo... A nie krokodylka, to się ucieszy, gnoje. No, wiecie, to już... Nie jest takie dziecko, to już taka bardziej pannica. Czas leci, to niedługo się zacznie ci za chłopakami oglądać. Jadzia! Słucham! Kto to jest? To, nie poznajecie? To Jadzia, moja córka. Ale smok! Jadzia, przywitaj się. Cześć! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Jadzia, poznajesz wujków? Zdzisiek i Piotrek. Jak przez mgłę. Zaraz. Wujek to mnie chyba też na kolonie huśtał. Huśtałem, proszę panią. A wujek to z kolei tak mnie na barana nosił. Zgadza się, nosiłem, proszę pani. Dosów i górskich przewodników. Jestem szymelajstą, taternikiem, alpinistą i tym. Jak się nazywa taki facet, co łazi po górach stołowych? Kelner.
Ty jesteś tym wszystkim? Tak. I kim jeszcze? Jeszcze jestem penetratorem jaskiń. I jeszcze tego. Jestem typowym ekscentrycznym łowcą przygód. Tam, gdzie inny boi się wsadzić palec, ja wsadzam wszystko. Ponieważ jest to małe, to się mieści. Trzeba pani wiedzieć, że w mojej rodzinie żywa jest tradycja polowań. Chyba na tani cukier w Biedronce. I najczęściej walczę na wojnach jako najemnik. Kocham zapach napalmu o poranku. Szkoda, że nie mydła wieczorem. I wspaniale władam nożem. Nożem i widelcem. Zwłaszcza jak się na niego rzuci golonka. A moją prawdziwą miłością jest sport. Moją też! Codziennie wykonuję 100 pompek. Chyba takich...